tvpodkarpacie.pl. Kolorowe klauny, baloniki, malowanie twarzy, garść słodkości. Od dziś z tymi atrybutami będzie kojarzony także Sanocki Szpital. Wszystko za sprawą zorganizowanej bajkowej soboty. Ten pomysł już od dawna dojrzewał w nas, a jak gdyby takim impulsem, żeby to zrobić właśnie teraz w lutym, było to, że dysponujemy nowymi urządzeniami diagnostycznymi właśnie dla badania dzieci. To jest pracownia ultrasonografii dla dzieci. No i stąd ten pomysł. Najmłodsi mieszkańcy powiatu sanockiego mogli bezpłatnie sprawdzić swój stan zdrowia. W dniu dzisiejszym przyjmują nieodpłatnie specjaliści z zakresu medycyny dziecięcej. To jest laryngolog dziecięcy, neurolog dziecięcy i pediatra. A ponadto wykonujemy nieodpłatnie badania ultrasonograficzne u dzieci. Są to badania serca, USG serca, badania ultrasonograficzne narządów jamy brzusznej, tarczycy. No i oczywiście, tak jak zawsze, wykonujemy badania laboratoryjne. To jest morfologia krwi, TSH, mocznik, transaminazy i diastazy. Do akcji włączyło się także Stowarzyszenie Sanitas. Zawsze popieramy wszelkie działania i angażujemy się w organizację akcji, które jakby przekładają się na profilaktykę dzieci, na badania, zarówno na dzieci, jak i dla dorosłych. I dlatego włączyliśmy się. Każde badania, każda szansa, żeby przebadać dziecko, dać dziecku szansę na profilaktykę, na takie badania, czy te również dla dorosłych, jest dla nas wyzwaniem i chętnie angażujemy się w tego typu akcje. Nasza współpraca świetnie układa się z panem dyrektorem Adamem Siembabem, który zawsze otwarty jest na taką współpracę i chętnie również angażuje się w takie akcje. Będą animatorzy, żonglerka, klauni, malowanie twarzy, balony, jak słychać, dużo upominków, także wiele, wiele jeszcze innych różnych atrakcji. Na pewno dzieci nie zapomną tego dnia i kolejne wizyty u lekarzy już nie będą tak przerażające dla nich. Rodzice, którzy zdecydowali się wraz ze swoimi pociechami odwiedzić w sobotę szpital, w samych superlatywach wypowiadali się o zorganizowanej bajkowej sobocie. Chodźcie z nami do wagonu! Chodźcie, idziemy do wagonu! Bardzo się cieszymy, że jest coś takiego. Mogliśmy skorzystać bez żadnych kolejek takich dużych, fajna zabawa. Mały, zadowolony, także naprawdę fajnie. Chodzi o zdrowie przede wszystkim dziecka i ta możliwość, dostęp taki no, łatwiejszy niż w tych długich kolejkach niejednokrotnie. Potrzebne są takie akcje? Jak najbardziej i na większą ilość, nie z limitem 50 osób. Fajnie dzisiaj jest w szpitalu? Tak. Dlaczego fajnie jest w szpitalu? Przecież szpital to choroby, strzykawki, jakieś leczenie. Bo malują twarze i jest dużo dzieci. Ale przy okazji też, widzę, skorzystaliście już z badań. Tak. Bajkowa sobota, wolna sobota to dobry sposób na sprawdzenie swojego stanu zdrowia? No, doskonały. Sobotnie przedpołudnie w szpitalu spędzili także uczniowie pierwszego liceum ogólnokształcącego w Sanoku, którzy biorą udział w akcji Mam haka na raka. Z racji sporego zainteresowania akcją, Szpital Specjalistyczny w Sanoku oraz Stowarzyszenie na Rzecz Walki z Chorobami Nowotworowymi Sanitas będą w ciągu roku organizować więcej podobnych akcji. Najbliższa planowana jest na maj. tvpodkarpacie.pl